A w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Jasionce można oglądać ponad 70 prac Andrzeja Wajdy i Zdzisława Beksińskiego. Są wczesne rysunki wybitnego reżysera oraz zbiór kolaży Beksińskiego. Ekspozycja, którą można oglądać do 2 grudnia, jest zapowiedzią artystycznych planów Centrum. Na wystawie udało się zgromadzić wczesne rysunki i szkice Andrzeja Wajdy. Prace z lat 60. i 70. powstawały pośpiesznie podczas reżyserskiej pracy artysty, na planach zdjęciowych, podczas realizacji spektakli. Przedstawiają świat bliski twórcy, m.in. zwierzęta, bez których reżyser nie wyobrażał sobie prawdziwego domu. Dopełnieniem wystawy jest film Moje inspiracje w reżyserii Andrzeja Wajdy. Artysta wspomina w nim swoich malarskich mistrzów. Moje spotkanie z prawdziwym malarstwem, z malarstwem, które jest sztuką, a nie tylko ilustracją takich czy innych wydarzeń historii, miało miejsce w 1942 roku, w czasie wojny, w czasie niemieckiej okupacji. Dostałem książkę pod tytułem Józef Pankiewicz, napisaną przez Józefa Czapskiego. Prace artystów bardzo się od siebie różnią. Beksiński tworzył sztukę mroczną, był wnikliwym obserwatorem rzeczywistości. Filmował, fotografował, zapisywał. Chciał zostać reżyserem, ale uległ naciskom ojca i wybrał architekturę. Na wystawie znalazły się jego mało znane fotomontaże. Szczerze wątpię, że dzisiaj graficy komputerowi mają taką wyobraźnię, taką perspektywę, taką łączenie martwych przedmiotów, martwej struktury właśnie z żywym obrazem. Wystawę dwóch wielkich nieobecnych można będzie oglądać w Jasionce do 2 grudnia.